Niestety, nikt z nas nie rodzi się cyfrowym tubylcem. Młodzież szybko i sprawnie porusza się w świecie technologii. Czy posiada jednak kompetencje, które pozwalają jej być świadomymi odbiorcami i twórcami mediów? Serwis Edukacja Medialna edu.pl zawiera pierwszy całościowy program nauczania edukacji medialnej. Nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury znajdą tam wszystko, czego potrzebują do przygotowania i przeprowadzenia lekcji. Inspiracje, scenariusze i materiały dla uczniów zgodne z obowiązującą podstawą programową. Edukacja medialna uczy tworzenia komunikatów medialnych, dbania o wizerunek i bezpieczeństwo w sieci. Dzięki niej świat informacji staje otworem. Korzystając z naszych zasobów, łatwo przygotować się do zajęć, nie będąc ekspertem w temacie. Bez problemu przeprowadzisz na przykład lekcje o prawie autorskim, zajęcia o tworzeniu wizerunku w sieci czy o twórczości w erze cyfrowej. Z serwisu możesz korzystać bez obaw, bo jest bezpłatny. Wszystkie materiały to otwarte zasoby edukacyjne opublikowane na wolnej licencji. Możesz je ściągać na swój komputer, rozdawać uczniom, a także tworzyć własne wersje i dzielić się nimi z innymi. Wejdź na stronę i przekonaj się sam. Projekt prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.